Dzień drugi. Jest jasno, piękna pogoda na zewnątrz. Nic, tylko wyjść na dwór, przewietrzyć się, znaleźć coś ciekawego, spotkać kogoś ciekawego. Zaczynajmy. Chcę założyć, ale myślę, że nie będę chodził w założonej opasce. Ktoś pomyśli, że jestem, że jest nas kilku, będzie się bał, zastrzeli mnie. Tak to się skończy. Muszę znaleźć jakąś linię drzew i nią podążyć. Może tutaj, tędy. Idę do szpitala po jakieś medykamenty i lecimy dalej. Do sprawdzenia sobie krwi, rodzaju krwi, typu. No i czy grupy, o. Mam 0 minus. Dobrze, mogę sobie teraz pobrać krew, bo znalazłem apteczkę w szpitalu. Pobiorę sobie krew i w momencie, w którym miałbym problem, gdzieś bym się wykrwawiał mocno, po wszystkim, po zabandażowaniu, będę mógł sobie wstrzyknąć tą krew i wydobrzeć. Zenit. Tutaj jest, z tego co mi się wydaje, dużo namiotów wojskowych. Sam ten budynek przede mną, pewnie tam będzie jakaś broń, ale problem jest taki, że słyszałem strzały jakieś 5 minut temu w tym rejonie. Oby to nie był jakiś skład, jakaś grupa przeciwników. Jest tutaj bardzo niebezpiecznie, jak najszybciej muszę przeczesać to miejsce i uciekać. No, im dłużej tu jestem, tym bardziej myślę, że Hans długo nie pożyje. No, z tego będzie można poszczelać. Mam amunicję? Nie ma amunicji, niestety. Znalazłem ciało właśnie pod wieżą w tym miejscu, ale on spadł. Widzę, ma złamaną nogę. Spadł z góry. Chyba go ktoś ustrzelił z broni na daleko. A to oznacza, że ja też jestem w strefie zagrożenia teraz. Dobra, uciekam stąd. Miał Blaze'a z ciekawszych rzeczy. Też wziąłem spodnie i tak dalej. Jego. Ale nic ciekawego poza Blaze'em nie miał. Nie miałem czasu nawet mówić, tak niebezpiecznie tam było, z racji tego, że 111 graczy na serwerze. No na Hans, czyli ja, wyglądam no już całkiem ładnie. Wyglądam niczym żołnierz, można powiedzieć. Pobrałem z tego zabitego towarzysza parę rzeczy. Oj, zaczyna padać, czy mi się wydaje? Kurde, zaczyna padać, tak. Dobra. Okej. Okay. No i już jest coraz lepiej. Mam Blaze'a przede wszystkim i Mosina. To jest moje osiągnięcie. Nie mam do tego naboi, ale mam również lunetę do Mosina. Już lotniska, dopiero później do gry się odbijemy. Dobra, to ja też biegnę. Okazało się, że na serwerze gra również dwóch moich znajomych, więc zdecydowałem się na dołączenie do nich. Ja mam jak coś żółtą opaskę, to nie strzelajcie. Dobrze, jaka też szukaj żółtej opaski. I mam wiedźmiński taki na plecach miecz, tylko zamiast miecza karabin. Dobra, Kacper, napierdala. Będzie, jak będziesz. Ja? No ja, jak mnie mam. Za 3 minuty. Za 3 minuty. Uważaj, bo ty masz taki nadgarstek, wiesz. Nieprzewidywalny, żebyś mnie nie zastrzelił. A jakie masz życie? Jeszcze normalne, na biało. Teraz dopiero zacząłem być spragniony. Skoro masz tabletki jakieś? Mam, tak. Znaczy tylko, nie, chlor i tetracyklinę. To chlor, dobrze. No. Biegnę od południowego wschodu. Znaczy, patrząc z Grishino. O, to już mi się pojebało, także nie, ja tu nie wiem. Masz manierkę. Dobra. Kurde, ale mam lagi.
Znaczy lagi, to nie wiem o co chodzi. Po co ci tyle giwer? No wszystko co znalazłem wziąłem. Tutaj kupca nie ty, ma. Ty ej, zaraz, to jest odkażone? Ta. Czy tam jest benzyna? O, dobra. A, może. Hiszpańska mucha do środka. Dobra. Hiszpańska mucha. Teraz, który to Kacper, który to ty? Ty jesteś w masce? Przy mnie tam nie ma nawet. Aha, dobra. Czyli to jest ten gość na śmietnikach, to jest Kacper, no to się zgadza akurat. O. Ty jesteś w sukience. Robisz tak, ty widzisz kogoś, wskazujesz mi kierunek, ja napierdalam. A ja lutuję później. I mam, no, mamy podział ról. No. Dobra, biegnij, biegnij. Ale gdzie, tam? Nie? No to no stary. Stary słowód. To mi mówcie, jak coś prawa, lewa, będę tak korygował. No, mam na razie biegnij prosto. Ej, ty... Ty ruszasz się z tą flarą? Nie, ja sobie... Ja wywaliłem już. O... Aha. No bo już tutaj się strzelają koło nas. Dawaj, jala. Biegnij, Kacper, no, nie czekaj, czy coś. Też nie wiem, czy cię później poznam. Ja paskę mam. Proszę wiedzieć, nie? Na pewno ją zauważy. Nie, ja jestem na Dashbog. Na tym północnym takim chwilu. My tu biegniemy, no. Tam na power. Kurde, ja tu już słyszałem strzały blisko. Wy to odważnie jesteście. Przerwa na taktyczną symulację sytuacji, która będzie miała za chwilę miejsce. Więc dostaliśmy znać od Diego, że zobaczył przeciwnika. Przy ostatnim domu, jak się idzie na Cabanino. Cabanino jest tutaj. Więc zapewne przeciwnik był gdzieś w tym rejonie. Następnie znowu Diego dał nam informację, że dwóch ludzi przebiegło koło niego, czyli w tym rejonie. Musieli zatem biec na północny wschód, stąd tu do lasu. Jednak ich zamiary na tą chwilę nie były znane. W międzyczasie zmieniłem swoją pozycję, dobiegłem do lasu, w którym był Diego. Kolejna informacja to, że nasi potencjalni przeciwnicy kierują się do Cabanino, czyli w tą stronę. Kolejna informacja była taka, że biegną oni do stodoły, która jest oddalona od Cabanino, tutaj. Następnie prawdopodobnie Diego został zauważony i rozpętało się piekło. Padł pierwszy strzał w królika. Ja słysząc strzały blisko mnie, nie mając na to wizji, zdecydowałem się wycofać w kierunku Starego Soboru. Plan był taki, żeby wejść do jakiegoś budynku. W budynku mógłbym się skutecznie bronić nawet bez noktowizji. W międzyczasie, kiedy byłem na 20 metrze, tego nie ma na nagraniu, ale Diego powiedział, że został zabity drugim strzałem w królika. Tym razem niestety fatalnym. Niestety ja w momencie, w którym już prawie dobiegłem do jednego z budynków w Starym Soborze, na chwilkę się zatrzymałem. Nie wiem do końca po co, ale na chwilkę się zatrzymałem i to był mój błąd. W momencie przykucnięcia zostałem zastrzelony. Na polu walki został jeszcze Maciek, który starał się cały czas zaobserwować wroga, gdzie się porusza, jak się porusza, ale nic niestety nie widział. Miał lunetę noktowizyjną tylko na broni. Po jakimś czasie zdecydował się mądrze zresztą wycofać. Tak zakończyło się życie naszego bohatera Hansa, a zresztą zobaczcie to sami. Widziałem typa. Tak? Gdzie? Przy ostatnim zielonym domu był, jak się idzie do Cabanino. Tam masz? Po ulicy szedł.
Już kurwa ja... Ty koło mnie przebiegł. Kurwa. A gdzie pobiegnie? Do tego no ja w nim jestem. Ej, to gdzie oni są w końcu? Do kawalerii biegną? Ale polem? Tym z tyłu? Za lasem? Daleko od kamieni. A no jest, no. A wiem. Ktoś strzelał. Dostałeś? Skąd? Gdzie oni niby są? Ja ich nie słyszałem. Oj, zginąłem też, nie wiem w ogóle od kogo, skąd i jak, cholera.